Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Nie przestańcie krzyczeć. Nie, ja nie przestaję nagrywać. Ja po prostu stwierdziłem, że chyba za bardzo się wkręciłem w różne tematy społeczno-polityczne. A co za tym idzie, za bardzo się zacząłem niektórymi rzeczami przejmować, denerwować, skupiać na tym, żeby wytłumaczyć ludziom, że no może jednak nie myślicie prawidłowo, a może to ja nie myślę prawidłowo. A? I co wtedy? No właśnie. Więc żeby przestać że tak powiem, walczyć o to, kto myśli prawidłowo, a kto nie, i przekonywać się i coś tam. Słuchajcie, wszyscy wy, wszyscy ludzie i wszyscy wy, moi widzowie, macie swoje własne umysły, tak? I my wszyscy mamy swoje własne zdanie. No. Nie, wiecie, chodzi mi o to, że tak sobie przypomniałem ostatnio o tym, że przecież tyle ciekawych rzeczy nagrywałem wcześniej. A i tą no i właśnie, i zrobiłem taki rekonesans wśród tych moich widzów, którzy są w gronie moich znajomych na Facebooku i tak do nich wysłałem właśnie wiadomości. A co byś chciał, żebym zaczął nagrywać? A co byś chciała, żebym zaczął nagrywać na nowo? A do czego miałbym wrócić? A co? Słuchajcie, masę z odpowiedzi, 90% było: Michał, kurwa, wracaj do kuchni, zacznij nagrywać gotowanie na nowo. Tak wam się to gotowanie podobało? Ono nie jest takie profesjonalne, ja nie mam takiej zajebistej kuchni w ogóle, wiecie, za 45 tysięcy funtów, gdzie się wszystko błyszczy i takie piękne maszyny, prawda, które wszystko samo robią i piekarnik sam się myje i w ogóle, no nie mam. A jednak wam się podobało gotowanie, przynajmniej tym, którzy do mnie pisali. No to dobra, wracamy do gotowania. Wracamy do gotowania na pewno. Kwiatki, mówiłem, że będą kwiatki. Postkomentum wujo Daro. No jejku, bo ty tu zgłosiłeś interpelację poselską. Wujo Daro pisze: ty, ale postkomentum to ty szanuj. Ja szanuję postkomentum i postkomentum zostanie. Słuchajcie, muzykę sobie puścimy jakąś w tle. Przepraszam was za ten film, że on został usunięty ostatnio. Ale to nie moja wina, tylko YouTube'a. A usunęli, no bo co? No bo gadałem za dużo znowu o polskich patriotkach. No tyle, no. I co mam się robić? A ktoś tam napisał mi, któryś z widzów, no na co zrobić, żeby ten film zobaczyć? Gdzie to jest? No, gdzieś tu było. Co zrobić, żeby film zobaczyć? No, kochanie, nie wiem, co zrobić. No, odblokować, ale nie da się odblokować, bo YouTube stwierdził, że film się nie nadaje do oglądania, no. No i co? I nic z tym nie zrobimy. Patrycja Grzesiak, piszesz: hej, przeprowadź się do Irlandii, super kraj, fajni ludzie. Czy wy mi czytacie w myślach? Ja o tym wspominałem kiedyś, ale na tyle delikatnie, że mało kto zauważył, że to jest jeden z moich planów na przyszłość. To jest przeprowadzenie się do Irlandii. No bo Anglia się kończy pomału, Birmingowo też. No, a wtedy sobie poleci fajna muzyka. Brazylijska, może być? I proszę, piesek. Słuchajcie, a ile było w postkomentum pod ostatnim filmem, pod wczorajszym, tym nie przerywaj blowjoba psu. Sam byś tak robił, gdybyś mógł. Fakt. Robiłbym. Przepraszam, Hilton, że przeszkodziłem ci w blowjobie. I nie tak to robię. Słuchajcie, więc plany na kolejne odcinki są takie. Też Agusia, moja przyjaciółka z Londynu, napisała do mnie. Wicka i przyjaciółka jednocześnie. Przy tej okazji chcę publicznie podziękować. Nie będę mówił za co, ale publicznie, bo Aga wie. Chcę ci, Aga, bardzo podziękować za to, że no właśnie za to, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Aga będzie wiedziała, o co chodzi. Przyjmij te podziękowania oficjalnie bardzo. No właśnie tak to jest, że no że czasem nawet nie trzeba prosić, a przyjaciele wiedzą. No właśnie, Open Sudo mówisz, może coś kuchennego, no będą właśnie kuchenne nagrania, może nie rewolucja, ale nagrania na pewno. Wracamy do kuchni, wracamy do nagrywania w kuchni, wracamy, no te kwiatki zrobię, czyli będą kwiatki najpierw, nie, muszę zrobić. Bo tam sentry się, prawda, oburza, tak. Od pies przeszmaniany, Michał, może gdzie zapowiedzieli Słowianie? Słowian koniecznie chcesz robić? No mój Boże, naprawdę. No dobrze, no Słowianie też będą, ale po malutku i po cichutku. Wszystko po kolei, moi drodzy. Jeżeli zmieniamy już konwencję kanału, to zmieniamy ją tak, żeby było to jakoś alfabetycznie. Czyli zaczynamy od kwiatków. Słowianie są na S, kwiatki są na K, prawda? No tak.
Muzyka fajna, podoba mi się. Agnieszka M. piszesz, już cię ugotowali, nawet nie chce ci się o UE, UE rozmawiać, czy Unii Europejskiej. No bo nie chce mi się. Ale to nie, że mnie ugotowali, po prostu to zaczyna być nudne. O, Wincenty Michta, piszesz do mnie, może w takim razie powrót do serii o Słowianach, Templariuszach, czy innych ciekawych tematach historycznych. Myślę, że wiele osób, w tym ja, ucieszyłoby się z powrotu takich tematów. To jest bardzo ważny głos, moi drodzy. Dziękuję ci, Wincenty Michta. Co oczywiście wiąże się z dużą ilością ponownie mojej pracy historycznej, rozpoznawania, żeby pierdół wam nie opowiadać, to muszę najpierw poczytać i posłuchać. Ale dobrze, zmuszacie mnie do myślenia i do pracy. To też fajne. Kasiach 22 piszesz, Michał, nie poddawaj się, twoje filmy są cenne, może odpocznij i wróć na YouTube. Ja kochanie, Kasiach 22, jak ja zacznę odpoczywać, to ja nie wrócę. To jest właśnie to, mnie nie wolno pozwalać odpoczywać. Ja nawet wczoraj miałem taki przypadek, bo umówiłem się z moim przyjacielem na kolację, że będziemy kolację u mnie gotować, ale ja mu najpierw napisałem SMS-a mówiąc, słuchaj, pozwól mi najpierw ogarnąć trochę tam parę rzeczy. On mówi, ale to mam cię pośpieszać czy nie? A ja mówię, pośpieszaj mnie, bo inaczej będziesz jadł nad ranem. No i właśnie o to chodzi, mnie się powinno pospieszać. Taki jestem, przykro mi. Nie, nie jest mi przykro, cieszę się z tego. No, fajna muzyka, bardzo pozytywna. I właśnie chcę, żeby ten kanał znowu wrócił do takiej pozytywnej atmosfery. Słuchajcie, o polityce, o społeczeństwie, jeżeli będą jakieś ważne tematy, które trzeba będzie skomentować, można to robić gotując rosół, prawda? Prawda? I od razu będzie przyjemniej, bo i zapach rosołu będzie w tle, przynajmniej dla mnie, dla was być może nie. Jeszcze nie mamy takich technologii, żeby wysyłać zapachy. Al Bandi, jak ty mnie przyjemnie rozczarowałeś. No, chłopie, jak ty mnie przyjemnie rozczarowałeś, napisałeś pierwszy raz od dłuższego czasu, nie że pierwszy w ogóle, ale pierwszy raz od dłuższego czasu napisałeś komentarz, który naprawdę nie dość, że mi się spodobał, to jeszcze udowodnił mi, że jesteś w sumie fajnym facetem, a nie tylko napastliwym hejterem. Przynajmniej udawałeś takiego. Albandi napisał do mnie, jak możesz psu przerywać blowjoba? Kolejny. Przepraszam za tego blowjoba, przepraszam, że ci blowjoba przerwałem, przepraszam. Albandi pisze dalej, to po pierwsze. Po drugie, to zacznij nadawać live. Rzucasz jakiś temat, a między innymi ja będę mógł cię wkurwiać na bieżąco. Albandi, widzisz, pokazujesz poczucie humoru, które lubię, zamiast tego dopierdalania mi. Albandi pisze dalej, poza tym ustawiłbyś jakiegoś donata, to by ci grosz na browara wpadł. A ja nie chcę donata. Ja mam, słuchajcie, pod filmem, oprócz linka do mojej grupy Jakubowski 76 Gadam, bo lubię na Facebooku, na której proponuję się zapisywać, jeśli ktoś jeszcze tam nie należy, to znajduje się również link do mojego PayPala. Jeżeli ktoś, o którym nie przypominam, bo nie żebram o kasę, ale jeżeli ktoś naprawdę chce zalać mnie ogromną ilością pieniędzy na taniego browara z Lidla, to ja bardzo proszę, nie ma problemu. Ja podziękuję nawet, jak będę trzeźwy oczywiście. Także Albani, jeżeli chcesz, proszę bardzo, link pod spodem do PayPala jest. Przelej, ile chcesz, ile możesz. Najebiemy się razem, przy czym ja będę pił, a ty będziesz oglądał. Nie ma problemu. Ty, wujek Wąt. Aha, bo ten wujek Wąt, ty już tam wytrzeźwiałeś od tego czasu, jak napisałeś swój poprzedni wpis. No więc dobra, podsumowanie. A, jeszcze Lunia, piszesz do mnie, chciałbyś wrócić do Grecji? Chciałbym wrócić do Grecji. No, i tyle. Słuchajcie. Wracamy do gotowania. Najpierw będą kwiatki. Muszę wam te kwiatki pokazać, jak chcecie strasznie bardzo. I ja też wam zaproponowałem, no więc chcecie. Pokażemy kwiatki w domu, które rosną i po co. Jeden z tematów, który został zaproponowany w prywatnej konwersacji, było weź poopowiadać znowu o tym, jak użytkować, jak gdyby na nowo użytkować rzeczy, które są zużyte, jak gdyby w sensie, nie wiem, butelki, gumki, recepturki i tak dalej, czyli w sensie ten mój śląski recycling. Kolejne pytanie i prośba było, zacznij nagrywać po śląsku znowu. No zacznę znowu nagrywać po śląsku, to będę wam godał po śląsku, a przy okazji wam pokażę, jak się to robi, żeby słoiki po starych, po sosach takich do makaronów zużytkować na przykład. Można je potrzaskać na stłuczkę. Można. Albo na przyprawy. Można? Można. Mam zresztą trochę teraz butelek nakupionych. Specjalnie kupowałem na przykład strasznie
taniego i niedobrego cidra w szklanych butelkach, bo te butelki są ładne, z zakrętkami. Cider był dawany gościom. Pili, słuchajcie, dobrzy goście wszystko zjedzą i wszystko wypiją. A butelki są przeznaczone na oliwę. Będę robić oliwę smakową. Znaczy już robię. Taką, że rozgniatam na przykład czosnek, wrzucam do butelki, zalewam oliwą i zostawiam na jakiś czas i ten olej, ta oliwa przesiąka tym czosnkiem i jest czosnkowa oliwa na przykład. Można też wsypać różne przyprawy, na przykład oregano zalać oliwą i też jest po jakimś czasie oreganowa oliwa. Może tak być. Nie tyle, że może, ale i jest. Kochani, to co? To widzimy się w kolejnym odcinku, w którym już będę kwiatki najpierw, a potem będziemy robić gotowanie na ekranie i komentarze rzeczywistości, która jest wokół nas. A więc że się może też pijacko coś będzie. Jak Albandi mi przeleje mnóstwo kasy na taniego browara z Tesco, ewentualnie z Lidla, to wtedy ubiorę tą czapkę i będę dla was znowu najebanie nagrywał, jak to kiedyś drzewiej bywało. Może tak być? Może tak być i tak będzie, kochani. Do zobaczenia, moi drodzy. Idę piec ciasto. W sensie jabłocznika. Bo mam potarte jabłka. Pa, pa, kochani. Życzę wam miłego wieczoru.